Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, dziś jest kolejny dzień naszego życia i udało nam się go przetrwać, także gratuluję i cieszę się, że jesteście. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak ministerstwa dodają sobie nagrody na boku, jak usunięto też wywiad po krytyce Doroty Kani i co niektóre kraje chcą zrezygnować z przelotów nad Białorusią. Także grubo się dzieje, proszę Państwa, grubo, zapraszam. No, jeśli zakazują dodatków w tym roku, to ministerstwa nie wiedzą, jak mają przeżyć do pierwszego i szukają luki prawnej do tego, aby jakąś kasę jednak otrzymać. Bo przecież biedować będą, nie? Jak podaje NextGazeta.pl, mimo że rząd podjął decyzję o zamrożeniu płac, wstrzymaniu wypłacania nagród ministerstwa, znalazły sposób na to, by to sobie zrekompensować. Z danych przekazanych przez zaledwie dwa resorty wynika, że w 2020 roku przeznaczyły one prawie 10 milionów złotych na dodatki zadaniowe. Pod koniec zeszłego roku rząd wstrzymał dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody. W ten sposób miał zabezpieczyć środki potrzebne na walkę z epidemią. Przede wszystkim na zakup antidotum właśnie. Blokada powinna dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenia roczne, nagrody roczne, napisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w piśmie do wszystkich resortów. Dyrektorzy generalni podjęli jednak decyzję o wypłatach tzw. dodatków zadaniowych. W kwietniu tego roku posłowie Platformy Obywatelskiej Janusz Cichoń i Izabela Leszczyna wystosowali interpelację do ministra klimatu i środowiska. Z publikacji prasowych i informacji medialnych wynika, iż pomimo zamrożenia płac w 2020-2021 oraz zakazu tworzenia funduszu nagród w jednostkach budżetowych, dyrektorzy generalni podjęli decyzję o wypłacie dodatków zadaniowych, przede wszystkim o których mowa w artykule 88 ustawy z dnia 21 listopada. Napisali, domagając się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. łącznej kwoty wypłaconych dodatków zadaniowych w ubiegłym roku. Podobne zapytania skierowane zostały także do innych ministerstw. Jak informuje Wirtualna Polska, po miesiącu odpowiedzi udzieliły zaledwie dwa z resortów. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia wypłacono dodatki zadaniowe w kwocie 4 441 181 zł. Dodatki otrzymało 21 osób na stanowiskach dyrektorskich, 24 wicedyrektorów, 73 naczelników oraz 532 inne osoby. Najwyższy dodatek wynosił 11 961 zł i 57 groszy. Sekretarz stanu MSZ Piotr Wawrzyk przekazał na natomiast, że resort spraw zagranicznych wypłacił w ubiegłym roku o prawie 1 000 000 złotych więcej. Łącznie było to 5 388 664 zł i 89 groszy brutto, które łącznie otrzymało 520 osób. Najwyższy otrzymany wydatek wynosił 9 tysięcy złotych. No i cyk. Hajsiło się zgadza. Burmistrz z Lubińca, żeby zaoszczędzić pieniądze, sam się wziął za zburzenie garażu, żeby zaoszczędzić na przetargach, bo przetargi wyszły tak drogo, że w ogóle się nie opłacało płacić żadnej firmie za wyburzenie tego garażu, więc chłop wziął młot, wyburzył garaż, zapłacił wyłącznie za wywóz tych materiałów, no bo to trzeba zamówić kontenery, które są drogie, no i wywieźć te materiały w odpowiednie miejsce, te cegłówki, blachy i tak dalej, więc no zresztą wiecie, co ja wam będę mówić, jak wygląda taka wywózka, więc takie koszta jedynie poniósł. I zaoszczędził chyba z 20 tysięcy złotych. Burmistrz jakiejś tam gminy małej na Ly. Można. A tutaj proszę, nikt się nie martwi o publiczne pieniądze. Bo tak to jest, jak się wychodzi z założenia, że pieniądze się wyłącznie bierze. Ciekawe jest to, jak możemy patrzeć na to, jak zmieniają się media w naszych na naszych oczach, jak podaje WP, w sieci zawrzało. Po twicie Doroty Kani z serwisu internetowego Dziennika Polskiego usunięto wywiad z bohaterem książki Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca, który w wydaniu papierowym znajdował się na pierwszej stronie. Rozmowa z byłym policjantem Jerzym Chybińskim, tak? Pseudonim Zwierzak, została opublikowana w piątkowym wydaniu papierowym i na stronie Dziennika Polskiego.
Choć początkowo wywiad był promowany bezpośrednio przez Wojciecha Muchę, nowego redaktora naczelnego Gazety Krakowskiej i dziennika, ostatecznie zdecydował on o usunięciu publikacji z serwisu. Dlaczego? Uznałem tekst za mogący wprowadzać w błąd, oparty na nierzetelnych źródłach. Napisał na Twitterze Mucha. Bohater książki panów Schwertnera i Baczyńskiego, wywiadu, którego publikację cofnąłem, w książce autorów Onetu porównuje służby wolnej Polski do służby bezpieczeństwa, tłumaczył w swoich mediach społecznościowych. Tak, publikacja tego wywiadu była błędem, cofnięcie jej nie, dodał. Działania redaktora naczelnego były bezpośrednio podyktowane reakcją Doroty Kani. Członkini zarządu Polska Press do spraw redakcyjnych stwierdziła na Twitterze, że Jerzy Chybiński, bohater rozmowy z ramienia SB, ochraniał proces toruński zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, a później był w grupie Misztala. I podała odnośnik do wpisu o Chybińskim w katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa IPN. Moją winą było, że tego nie sprawdziłem, przyznał po jej wpisie Mucha. Jednocześnie redaktor naczelny dziennika podkreślił, że Dorota Kania zjadła zęby na tych sprawach. Wychodzi na to, że policjant pracujący pod przykryciem w gangu Krakowiaka był nierzetelnym źródłem informacji o temacie gangu Krakowiaka. Śmieje się Mateusz Baczyński, współautor książki Zwierzę. Spowiedź policyjnego przykrywkowca. Jego zdaniem, jeśli naczelny Dziennika Polskiego wywala ze swojej strony wywiad z emerytowanym policjantem, bo Dorota Kania napisała krytycznego tweeta, to strach pomyśleć, jak będzie przy poważniejszych tematach. No, policjant narażał życie, żeby rozpracować mafię, w każdej chwili mógł zginąć, ale co tam, przecież jest jedna, jedyna osoba, która jest naprawdę najprawdziwszą. I jak widać, nie jest to osoba z wnętrza mafii. I teraz ci, co tak dzięki PRL-owskiej polityce dorobili się tytułów i majątków, mówią, że to jest złe. Dobrze, że ratowane są teraz w polskich mediach te wolność słowa, rzetelność, te demokratyczne standardy. Fuh! Jak wiecie, w momencie, kiedy ginie głowa polskiego państwa wraz z najważniejszymi jego członkami, cywilami, matkami, żonami, ojcami, synami, żaden kraj nie mówi nic. Wszyscy milczą. Nie ma co śmieszkować, że to Kaczyński, bo prezydent to prezydent. Jaki by nie był, to prezydent. I w takich sytuacjach należy sprawę wyjaśnić i właśnie w takich sytuacjach powinno otrzymywać się wsparcie od innych państw. No i jednak Solidarność włączyła się dopiero jak poszło o mniejszego przeciwnika, którego Rosja ma na widelcu. Jak podaje niezależna szefowie Komisji Spraw Zagranicznych 9 parlamentów narodowych, w tym Polski, zaapelowali o zawieszenie członkostwa Białorusi w Organizacji Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego i rezygnacji z lotów nad tym krajem, poinformowano w Wilnie. Skandaliczną akcję białoruskiego rządu jeszcze w niedzielę potępiły Stany Zjednoczone. Unia Europejska wzywa do rozpoczęcia międzynarodowego śledztwa. W niedzielę pasażerski samolot linii lotniczych Ryanair lecący z Aten do Wilna został właśnie zmuszony do lądowania w Mińsku. Na pokładzie maszyny aresztowano białoruskiego opozycjonistę. To już wiemy. Wykorzystywanie samolotów wojskowych do przechwycenia cywilnego lotu Ryanaira między dwoma krajami Unii Europejskiej i NATO jest aktem piractwa, który spowodował zagrożenie dla pasażerów i załogi. To też już wiemy. Podpisali go przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Senatu USA, Brytyjskiej Izby Gmin, niemieckiego Bundestagu, Senatu RP, Senatu Republiki Czeskiej, Parlamentów Irlandii, Litwy, Łotwy i Estonii. W oświadczeniu wezwano ICAO do natychmiastowego badania niedzielnego incydentu, zawieszenia członkostwa Białorusi w organizacji i zaprzestania lotów nad terytorium tego państwa. Oczywiście, obecna administracja w Mińsku nie dba o bezpieczeństwo naszych obywateli i nie można jej ufać. Ten akt terroru państwowego i porwania jest zagrożeniem dla wszystkich podróżujących po Europie. To nie jedyne echa niedzielnego skandalu. Białoruskie władze zagroziły bezpieczeństwu pasażerów i załogi samolotu linii Ryanair, który musiał lądować w Mińsku. Należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie w sprawie tego incydentu, poinformował szef unijnej dyplomacji w oświadczeniu wydanym w imieniu Unii Europejskiej. Borrell wezwał w oświadczeniu do uwolnienia białoruskich
białoruskiego opozycjonisty, aktywisty i dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który podróżował samolotem Ryanair, jego zatrzymanie nazwał kolejną rażącą próbą uciszenia wszystkich głosów opozycji przez białoruskie władze. Działania rządu Aleksandra Łukaszenki potępiły Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zażądał jeszcze w niedzielę natychmiastowego uwolnienia Pratasiewicza i powiedział, że szokujący czyn popełniony przez reżim Łukaszenki zagroził życiu ponad 120 pasażerów, w tym obywateli USA. Blinken oświadczył, że Stany Zjednoczone popierają możliwie jak najszybsze posiedzenie Rady Organizacji Międzynarodowej i Lotnictwa Cywilnego w celu analizy tego wydarzenia. I tak można spokojnie to porównać do piractwa. Oczywiście ja odnoszę wrażenie, że oni mają takie pragnienie pokazać, że mają coś do powiedzenia. Taki kompleks bycia pod nóżkiem Putina i województwem Rosji. Bo przecież ciągle utrzymują głośno bycie w sojuszu, a jednak cały świat widzi, co jest na rzeczy, że Putin to by ich zjadł z chęcią. Zresztą Polskę też by zjadł, tak na deser. Także pokazywanie siły, wykorzystując cywili, to jest taki cios poniżej pasa i mimo tego, że tak bardzo chce pokazać siłę, to takim zachowaniem pokazuje, jaki jest słaby. Jak bardzo boi się opozycji, że aż takie akcje musi kręcić. Jaka to musi być słabość i walka z kompleksami? Niesamowite. Do zobaczenia, robaczki. Przepraszam Państwa. Kończymy ten odcinek. Widzimy się codziennie o 19:00. Tajemne słowo na dziś to pirat. Każdy pirat dostaje ode mnie serducho. Subik, łapka, buziam.